Zobaczcie, co ja robię. To wszystko dla Was. Kawa dla mnie. Ciasteczka. Oreo. Podstawka od oliwki, pożyczona pod komputer, żeby mi nie parzył w nogi. No i oczywiście juniorek. Chciałby najchętniej wejść na moje miejsce, tak? Tak. No i oczywiście w oddali, w tle, mamy Alwinka też. Na drzewie. Oliwka jest w pokoju i robi live'a dla Was na Musical.ly, także no niestety jak dostaniecie ten filmik, to już po Musical.ly będzie, ale pamiętajcie, że Oliwka co jakiś czas robi i jest to zazwyczaj w weekendy. Zobaczcie, jaki Alwinek jest sprytny. On jest zajęty zbieraniem jedzenia. Wstał i już idzie do pracy. Zobaczcie, po jakich gałęziach chodzi. Cześć, Alwinku! Możecie obserwować, jak Alwinek się rozwija. To jest ta dziewczynka. Wciąż jest. Tak? Tak. Gdzie Alwinek będzie miał dzieci. Ale widzę, bo... Tak, grubsza takie... jest, on się nią opiekuje. Tak, tak, i to tak właśnie wybiórki robię. Naprawdę? Czytałam, że ojciec zostaje i opiekuje się dziećmi. Znaczy, na początku do momentu, chyba. Na początku i potem opuszcza. To jest Alwinek. O, i tam jest ona. Tak, tak. O. Trzy wybiórki aż. My poznajemy tego Alwina. Po znaczy, ciele, taki po... trochę rudawy. Taki rudawy, no. Na pleckach, no nie? Taki Alwin jest wyjątkowy. Tutaj jest chyba ta dziewczynka. Na gałązce. Uuu, jaka szybka. Z dziewczyną sobie poleżał. Zjadł, popatrzył się na juniorka. Tak patrzy się okiem na mnie. Ale nie ma potrzeby tutaj wchodzić. Także... Szczęście mu dopisuje. Najważniejsze, że jest happy end. Miałam go od półtorej roku. Rok i pół około. Bo zakładałam go gdzieś na początku 2016 i teraz zdejmuję. I już zaraz będziesz zupełnie inaczej wyglądała. Ale nie będę miała krzywych już. Może jeszcze coś wam nagram. Bo tak lubicie w ogóle, strasznie lubią dzieci, młodzież, dzieci. Lubicie filmiki o aparacie ortodontycznym w ogóle. Chcieli, żebyś rozmawiała o tym, mówiła, co ja. Także już mogę zrobić potem oddzielny filmik, jakbyście chcieli, piszcie. Co tam, jak musiałam robić, jak to mniej więcej wyglądało, mogłabym wam powiedzieć. Jak chcecie, to piszcie w komentarzu. My big day. Jest Oliwka. Jako trzecia ma big day dzisiaj. Nowa szczęka tam jest, widzisz? Wybierasz sobie kolory. Już nie będę wybierała. Jednak Oliwka nie będzie miała zmiany aparatu, w ogóle zdejmowanego aparatu, ze względu na to, że pan doktor powiedział, żeby jeszcze trzymać jeszcze miesiąc czasu, ze względu na to, że ząbki muszą się wyprostować. Zmiana planu w ostatnim momencie. A, spiłowany klej. Pan doktor powiedział, że jeśli są te zęby na górze wyprostowane, to tutaj ten dół też w jakiś sposób chciał jej wyprostować, żeby to wszystko jedno do drugiego pasowało. I też wymyślił tutaj na dole, znaczy to jest taki sposób, który oni tutaj praktykują, że wkłada się taki, jakby przykleja się taki drucik do zębów na samym dole i to trzyma wyprostowane te zęby. Nie mam, słuchajcie, nie mam aparatu, zdjęłam już. O, jakie śmieszne, dostałam usztywnie na twarzy. Dostałam część wycisk moich zębów. Żartuję. Mam jeszcze aparat, nie zdjęli mi i mam tak jakby, co mam? Za 3 tygodnie Oliwka przychodzi na sprawdzenie tego, co jej dzisiaj zrobili. Czyli zrobili Oliwce adjustment, czyli taką poprawę, podciągnęli. Te górne i się cofają, a dolne zostają w tej samej pozycji. Oni też nie chcą, żeby to tak wyglądało, żeby miała tak. No tak, a te dolne więc... jeszcze nie wymagają takiej dużej ingerencji, tak. Żeby był też aparat. Bo są równe, ale za to są wysunięte do przodu. Mhm. Więc założyli mi tutaj... Rucik. Aha. I tego tak w ogóle nie widać. Słuchaj. Zobaczcie, ja mam tak wysunięte. To są odcisk moich ząb. No. Pytał nas, czy my jesteśmy z tym ok. Oczywiście to jest wliczone w leczenie. Ja z góry zapłaciłam za całość leczenia jakby do końca. I dla niego to nie jest ważne, czy tam wizyt będzie jeszcze 3 dodatkowe. Najważniejszy jest efekt końcowy, co mi się bardzo podoba. I podobnież ten doktor ma bardzo dobrą opinię tutaj w mieście, w Sarasocie. Jest bardzo dobry. Zmiana planów Oliwki ortodonty.
No i cóż, no musimy się z tym pogodzić. Za 3 tygodnie spotkanie i jeszcze nie będzie miała ściągniętego aparatu i dopiero po tym spotkaniu. Ale to będę musiała co wakacje będę go ściągała? No w sumie tak ci wyjdzie, że wakacje. Kto ci powiedział? Dudki. To jest dojebany kanał. Niech mogę wam polecić. To jest kanał rodzinki w ogóle. Bardzo ich lubię. Ile mam jeszcze tego? Jest. Kurde, patrzcie. Ja taki bym już pomyślała, że nas strasznie nie lubi. Już lecą na osoby. Ja jeszcze nie zrobiłam filmiku. No ja teraz oglądam domy, bo chcę bardzo kupić dom. Jestem w momencie... Patrz, suby nam lecą, dosłownie tak nam lecą. A ja sobie oglądam, o, takie domy i zastanawiamy się patrz, z Oliwką. Patrz, to przez Boxdela, dzięki ci Boxdel. Ja nie umiem tak mówić jak ty. Takimi słowami jakimiś. Boxdelu, Boxdelu. Nie wiem, Oliwka, mów tak bardziej cool. I nie moje klimaty, słuchajcie. Sorry. Czekaj, jak pan powiedział. Dzięki, ziomu. Zastanawiamy się, czy kupić taki dom na przykład na przedmieściach. Takie rancho. Zobaczcie, to jest piękne rancho. No ale... O, zobaczcie, można mieć konie nawet. Tylko, że mojemu mężowi by się na pewno nie podobało. Na truli jestem i teraz tak. Widzicie? Serduszka? Ale zobaczcie, jaki piękny w środku. No jest bardzo ładny, ale powiem wam, że jest bardzo daleko od Sarasoty. Podoba nam się ta firma, która buduje te domy i buduje troszeczkę tych domów w Northport. Wszystko w Sarasocie, w takiej cenie jak tutaj, to byśmy mieli taki paskudny dom, stary, brzydki, nieładny, bo Sarasota jest droga, już mówiłam o tym. A Northport jest 40-30 minut od Oliwki, szkoły, czy od naszego miejsca zamieszkania i powiem wam, że takie wypasione domy można kupić w tej cenie. Podobają mi się te ozdoby na ścianie, podoba mi się ta przestrzeń, która tam jest. Zobaczcie, jakie łazienki duże, sypialnia duża, no piękne jest, naprawdę jest ładne. Zaraz wam pokażę, kuchnia jest prześliczna, jest cudowna, jest tak duża, przestronna, że w tym takim domu na eleganckim osiedlu można powiedzieć, że klitki są w porównaniu do tego domu. Basenu nie ma, basen jest też za dodatkową sumę. Jest pralnia, zobaczcie jaki garaż, mój mąż to po prostu uwielbia ten garaż. Także no w szczerych polach, zobaczcie, palmy, piękno Florydy. Taka dzicz. Ktoś chce, to dba, ktoś nie chce, to nie dba o trawę. Nie ma wymuszenia, tak? Nie ma, jest taka wolność, wolność Tomku w swoim domku. I no to jest, to nam się podoba, to lubimy też, bo jednak ja lubię takie rzeczy, że jednak robisz to, co chcesz, to na co masz ochotę, nikt ci nie narzuca, nie nakazuje. No trawa zaniedbana, no bo to nie jest łatwo dbać o trawę, kochani, w takim miejscu, także placki są. I tyle. A powiem wam, że tutaj, w tym miejscu, to jest modelowy dom, jak mogę urządzić ten dom. I no, osiedle jest super, jest świetne osiedle, ale słuchajcie tak, trawka musi być przystrzyżona. Ja nie mogę na przykład zaniedbać trawy, nie mogę, to jest lobby, to nie jest dom. Muszę czyścić dachy, muszę mieć rośliny w odpowiednim miejscu ułożone, muszę wiele rzeczy spełnić, żeby się dostosować do warunków panujących na tym osiedlu. Mam piękny kort tenisowy, mam basen, mam jakieś tam mini polo. Domy nie są za piękne, zobaczcie, ja je nazywam wagony. Dużo domów takich jest na Florydzie. Z racji huraganu one są niskie przy ziemi. No i zobaczcie, i dylemat jest niesamowity. Tak, co byście wybrali? Wpisujcie na dole, jestem ciekawa, jak moi widzowie widzą takie rzeczy. A teraz naprawdę się biorę za waszego vloga. Tym razem już na pewno, bo zaraz podbijecie mi 100 tysięcy. I możesz dawać emoji na przykład. Przejdź palcem po ekranie teraz. Nie. No przejdź palcem po ekranie. Wytłumacz dokładnie. Ale wytłumacz. Używaj języka polskiego, Olivia. Więc na przykład spróbuj w inną stronę przejść palcem. Ale nie z tego miejsca. Z innego, ze środka ekranu. Wow! You did it! A, to widziałem, coś mi dzisiaj przesyła. I na przykład możesz potem co możesz robić? Możesz sobie zmieniać wielkość tych emotikonek? Tak? To jest pan. Pan nie za dobrze jeździ. Nie. Nie, nie zda chyba. Ty? Ciężko mu. Ty masz przełącznik na gałce do góry. Mhm.
i dopiero możesz szóstkę wrzucić. Mhm. Ale zazwyczaj się startuje z czwórki, czyli nie musisz tutaj tych 1, 2, 3. Do czego służy? Jak masz ciężki ładunek albo nad jak górka. Masz pod górkę. Jechałeś już dziesiątką? No, to jest od 50 w górę. Mil. Pan trochę zgrzyta biegami jeszcze cały czas na stop, ale stara się. No, bardzo to. No i tak już jest tydzień więcej. No, jest tydzień więcej, bo nie zda. Mhm. O, tu trochę troszkę zgrzyta. Pan krzyczy. A co on musi zrobić teraz źle? Co on źle robi? Nie wciska sprzęgło. Sprzęgło tylko musi... Nie wciska sprzęgło. Wiesz, starszy jest, jeździł innymi samochodami. A angielski zna, może problem z angielskim ma. Też nie zna angielskiego. To on nie wie, co on do niego mówi. No. Musisz wcofać to tutaj i zderzak musi być w tym tutaj prostokącie. Potem mamy następne... careful! Careful buddy! A, no i tutaj sobie chillujemy. On jest manewrowy też na placu tutaj właśnie. To jak widać jest moja Honda. O, tutaj. I w piątek już będzie egzamin. Już no, niedługo... piątek na 12, czyli u was o 6 w piątek mam egzamin. O, możecie mnie zaprosić. Najlepiej na Instagramie. Z LOVTI. Na Instagrama wbijajcie. No, możecie na Snapchata pić też mojego. Patrzcie, jaki dzieciaczek. Marzycie mi na... Co? To jest jak dzieciaczek? Przecież 50... Pan pilot. Ten co z nim... Ten. No. Mam szkołę, to on ma Instagrama. Snapchata nawet chyba? No wiem, bo to tak jest popularny. Ale tutaj to używają więcej Snapchata niż Facebooka. No. W Stanach. Także taka sytuacja.